List intencyjny o współpracy pomiędzy ukraińskim miastem Koziatyn i Sieradzem podpisano w Urzędzie Miasta Sieradz. Dokument daje szansę, aby w przyszłości Koziatyn i Sieradz stały się miastami partnerskimi. W liście zapisano, że liczący 33 tysiące mieszkańców Koziatyn w okręgu winnickim będzie współpracował z Sieradzem w miarę możliwości ograniczonych obecnie przez wojnę na Ukrainie. Obejmować ma sferę kulturalną, gospodarczą, a także doświadczenia w rozwijaniu demokracji i korzystania z możliwości pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. To wyjaw підтримки Сирадз нашій громаді під час війни. To jest przejawem wsparcia miasta Sieradz dla naszej wspólnoty. To oznacza, że my nie jedni. I to oznacza, że my nie jesteśmy sami. Nas bogato, a w jedności siła. Że Sieradz jest gościnny dla rozwoju, to również myślę, że my jako mieszkańcy, jako włodarz miasta mamy wpisane w genotyp pomaganie. I to chyba jest dla nas bardzo ważne. To dziś nie będzie rodziło żadnych skutków finansowych, ale przez to, że mówimy, że jesteśmy z mieszkańcami Koziatynia, przez to, że chcemy się dzielić naszymi doświadczeniami, oni to postrzegają jako ogromne wsparcie, jako ogromną siłę, która pomaga im w tych trudnych czasach wojennych przezwyciężać trudności. A w przyszłości mam nadzieję, że będzie skutkować i wymianą kulturalną, wymianą gospodarczą. Będziemy chcieli korzystać, dzielić się tym, co mamy w Sieradzu. Najlepsze tak, aby jak najszybciej po okresie wojennym, mam nadzieję, że nastąpi jak najszybciej, żeby wrócili do normalności i stali się częścią jednej wielkiej europejskiej rodziny. Podstawy ku temu są. Po wybuchu wojny na Ukrainie Sieradz przygarnął prawie 3,5 tysiąca obywateli tego kraju. Aktualnie nadal przebywa w Sieradzu około 500 z nich. To jedna z gwarancji, że współpraca miast Koziatyn i Sieradz będzie się rozwijać tak, że w przyszłości staną się miastami partnerskimi.